Spółdzielnia Pracy Cukrzynyskie to blisko 70 lat tradycji i obecności na rynku wyrobów ciastkarskich. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku. Jubileuszowy Dzień Dziecka to dla rodzin pracowników szansa, by zobaczyć, jak powstają ciastka. Dzieci mają okazję zobaczyć, jak powstają ich ulubione ciasteczka, te, które jedzą na co dzień, zaczynając od magazynu surowców, poprzez przygotowywanie ciasta, przygotowywanie kremów, pieczenie, pakowanie, kończąc na magazynie wyrobów gotowych. Zakład jest tradycją, pracowały tutaj mamy, pracują córki, nieraz pracują wnuczki, także to jest zakład z ogromnymi tradycjami. Tutaj pracuje moja ciocia, moja babcia pracowała i mój tato. Dzieciaki miały taką radość i taką iskrę w oku, jak się patrzyły na te nasze wyroby. Weszły na halę i pierwszy taki moment, Boże, jak tu pięknie pachnie, jak to wszystko fajnie wygląda. I nie wiadomo, może przyjdzie kiedyś ten mały człowiek i będzie u nas mechanikiem, specjalistą. Widziałam, że był ten błysk w oku dziecka aż. Sama słodycz w ciastku nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest pomysł, bardzo ważne jest opakowanie, bo klient bardzo często na półkę sięga po produkt oczami i produkt, który przyciągnie jego uwagę, jest zdejmowany z półki. Drugą częścią sukcesu jest jakość tego produktu. Jeżeli jest dobry, smaczny, zrobiony z dobrych, tradycyjnych surowców, czyli z takich, jak my produkujemy, to klient wraca po ten produkt drugi raz, a to powoduje rotację i dla nas jest sukcesem. Czy z każdej mąki będzie chleb? No nie z każdej mąki będzie chleb. Mąkę sprowadzamy autocysternami, nie w workach. Przyjeżdża po 20 ton, mamy silosy, tłuszcze główny, kolejny składnik też to są autocysterny, cukier w workach i pozostałe surowce, orzeszki, inne dodatki dobre. To jest branża bardzo tradycyjna, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach. W związku z tym, żeby nadążać za tą dynamicznością, jaka jest na rynku i dużą konkurencją, no firmy nie mogą stać w miejscu i muszą cały czas poszukiwać nowych rozwiązań, lepszych usprawnień produkcyjnych, nowych technologii, nowych surowców i przede wszystkim nowych pomysłów na wyrób. Sam biznes się nie zmienił. No, główne surowce, mąka, cukier, tłuszcze, one muszą być. Technologia wytwarzania się zmieniła. Dużo było ręcznej pracy. Tej pracy w tej chwili ręcznej jest coraz mniej. No, dźwiganie worków to były, wózków jedłowych, paleciaków nie było. To były zupełnie inne czasy. Nie było silosów na mąkę, więc mąka przyjeżdżała w workach nie po 25 kg, tylko 50, ludzie to musieli rozładowywać. Były taśmociągi, które wznosiły to do góry. Więc jeżeli ja cofnę się historią do tyłu, to po prostu no niebo a ziemia, jeżeli chodzi o ludzką pracę. Pracowało wtedy w cukrach 500 parę osób, w tej chwili pracuje 200. I powiedzmy sobie szczerze, że technologia nie wymusza tych ludzi na tyle dużo, których było wtedy. Wtedy każde opakowanie robiło się ręcznie, składało się ręcznie. Teraz pomagają nam automaty. No takie są czasy. Rozwijamy się, mamy coraz nowe urządzenia, mamy urządzenia, które obsługują osoby, które muszą znać komputery, muszą znać automatykę. Spółdzielnie, bo byliśmy jako spółdzielnia w latach, w których powstawała firma w 1949 roku. Później były to struktury społemowskie, czyli zakład wytwórczy społem. I w 1989 roku powróciliśmy do struktur spółdzielczych, założyliśmy spółdzielnię i ta spółdzielnia obchodzi w tym roku 70 lat. 70 lat to czas, w którym wytworzono niejedną własną recepturę. Przede wszystkim regionalne w polewie kakaowej. Myślę, że przede wszystkim one są najbardziej takim ciastkiem regionalnym i nysianie znają je. Ofertę firmy stanowi pieczywo cukiernicze, takie jak herbatniki, wafle, markizy, biszkopty, pieczywo bez dodatku cukru i dietetyczne oraz krakersy. Otwieramy się na inne rynki zagraniczne, więc staramy się coraz bardziej również sprzedawać poza naszym krajem. Firma eksportuje do Czech, na Słowację, na Litwę, Estonię, do Wielkiej Brytanii, USA i Rosji. Mamy nadzieję, że Dzień Dziecka spędzony w cukrach niskich dla wszystkich dzieci będzie udany i radosny i na długo pozostanie w ich pamięci.